to w jakimś czasie i w jakimś miejscu. Niech to nie będzie przyszłość, już mieliśmy ją. Niech to nie będzie przyszłość, niech to będzie jakieś auto. Z jakich czasów? Wczoraj. Z wczoraj, czyli takie dosyć nowoczesne. Czy raczej dziadek wśród nowoczesnych aut? Dziadek. Macie coś takiego, jak widzicie, malucha na ulicy? Z takim, jak robi krycika. Oj, oj. Malucha nie jest. To jest maluch? Tak. Dobra. Oho. A chyba kiedyś prowadził malucha, co? Niech to będzie... Ja nie prowadziłem. Ja nie prowadziłem jeszcze żadnego auta. Dlatego granie tego, że prowadzę kolejny wyczyn. Drodzy Państwo, niech będzie maluch. Akcja się dzieje wczoraj. Wczoraj był poniedziałek, lany poniedziałek. Dobra, jeszcze miejsce akcji. Na Transylwańskiej Górskiej Serpentynie. Transylwańska Górska Serpentyna. Czyli rozumiem, gdzieś taka Romunia. Tak. I maluch się tam wybrał. Na lany poniedziałek. Wczoraj oczywiście, wczoraj. Czyli nie będzie pomyłką geograficzną, absolutnie historyczną, że tam gdzieś w Transylwańskich Górach ukryte jest Muzeum Drakuli? Ktoś wie? Nie wie? Jest. Zamek Drakuli? Takie mam skojarzenie, tak rozpocznijmy. Kilka języków. Jak myślisz?
zna może rumuński? Ja nie. A włoski? Bo to podobne są? Ja po rumuńsku potrafię powiedzieć tylko jedno. Dutempula, ale to nie... Dutempula? Tak. Idź pan. A ty! Urwis! Stacja benzynowa po rumuńsku. O, wyskoczyło. Nie ma. Po końcu do samego zamku nie ma. Jak nie ma? Rezerwę mamy. Ile się w maluchu jedzie na rezerwie? Jest jakieś 20 km? Ile do tego zamku jest? 20 km! 20 km! Teraz powiedziałeś, że dojedziemy na tej rezerwie. To coś musi znaczyć. Jak coś musi znaczyć? Żeby dojechać, bo całość pod górkę jest. Bo na górę! Jezu, jak przyjdzie nam pchacz, my takie małe niscy ludzie. Ale będę pchała. Tylko po to, żebyś zobaczył tego Vlada Draculę i zobaczył, że zęby nie są prawdziwe. Zobaczyłem. To ja wierzyłem we Vlada Draculę? Czy ty? A, co za różnica. Zrobię tak, że raz teraz ja. Dobra. Patrz. Co? O. Może mieć paliwko. Taki chłop? Skazał? A co? Dlaczego myślisz, że on może mieć paliwko? To bardziej on niż ja. Jak to? Dlaczego on bardziej... My mamy samochód, a on ma kozę. Bo tu mieszka. Może kozę ma zaparkowaną przy domu, w którym jest samochód, w którym jest paliwko. Czemu ty nie łączysz takich faktów? To są proste rzeczy. To są proste rzeczy. Dla kogoś, kto prowadzi samochód, nie prowadzę samochodu, tak? Już upraszam się. No. To są piękne te latarki. Co to jest, jakiś festiwal? Nie wiem. Ty gadaj z nim. Kurwa, nie ufam mu za bardzo, przez trójkącik będziemy gadać. Przez trójkącik jest chamsko, wiele to. Ja mam kozę. Boże, Badek, ty kiedyś miałeś jaja, a potem... Ktoś się wbił do łust. Co? Ktoś twoje jaja wbił do łust, jakiś wielki bilet dziś dla losu. Weź, zapisuj to. Potrzebujecie we wsi poetkę? Przestań, paliwo, benzyna. No jak to było w telefonie, sprawdź. Tam, tak. Stacja benzynowa po rumuńsku. A paliwko. To byśmy poprosili kapkę. Kapka to jest... Co to jest znaczy kapka? Po polsku to jest przecież. Kapka jest po polsku? Bo powoliło. Panie, daj trochę benzyny. Carmeny mam. Kinder, like your family, and for me, I'm ready. What did you look at me? You did. Men. Tak się to załatwię, kochanie. Zaraz przyniesie paliwko, pyk, ładunek, do malucha, pyk, pod górkę, silnik, jedzie, fa, pum, zamek, wampir. I zobaczysz, że nie jest prawdziwy. Jest. Jak ja bym chciała, żeby ten wampir był prawdziwy. W ogóle ci tego wcześniej nie mówiłam, po prostu ci namówiłam seksem na tę wycieczkę. Ale we mnie jest coś takiego, co pragnie z wszystkich sił.
taki wampir był prawdziwy. Po co? Bo to widzisz, Bartek, oznaczałoby, że ten nasz świat, jaki jest, to nie jest tylko blok na przymorzu, obok bloku na przymorzu, obok bloku na przymorzu, czasem wycieczka, tylko to jest coś więcej. Chciałabyś, żeby w naszych blokach mieszkały też wampiry? A nie byłoby to złe? No przecież możliwe, żeby nas dziabnęły! Przecież one zabijają ludzi! To nie ma znaczenia. Gdybym miał mnie dziabnąć wampir, niech mnie dziabie. Yes! Niech się nabrałam, w końcu ja! Nabrałam się, w końcu ja! O Boże Święty! Czemu? Ej, co ty już powiedziałaś? Żeby paliwo przyjął, i karmety mu dałem. Bardzo przepraszam, że to brzmi podobnie do wiadomo czego. Danke! My! Dracula! Carmeny! No Carmeny! No Carmeny! I Carmeny! Give you Carmeny! I know Carmeny! Many Carmeny! Come on! Carmeny or I do! Carmeny! Uczyłeś Carmeny? Czy nie pałam dwóch lat? Pali już przestań. Myślisz, że ja nie czuję, jak wchodzę po pracy? No to przecież nie czujesz, przecież nie palisz, to nie czujesz. Czuję. Już nie pal w tym lufciku, tylko jak bardzo cię ciągnie, to normalnie pal. Jak ja pal. Już Carmen masz. Nie ma. Ja karo mam. Wiele masz tych karo? No kilka. Karo wzięłam. Karo. Carmeny. No Carmeny! Pif paf! Karo! A ty kiedy karo? Carmeny! Karo! Carmeny! Kocio mi Carmeny kuru kuru! A no Carmeny! No Carmeny! Ho! Ciepło! Klimat! Carmeny! No! Karo! Karo! Sigat! Karo! 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 Ilu karu? A kuczu mi karu karu? Innego! O! Carmeny! No Carmeny! No Carmeny! Malucha nam rozpierdalać! Lubię, no mamy więcej pomiotów! Wstań z szyni! Nie ma przecież! Co ty mi zabrałeś? Zrób coś, daj mu tę karo! Weź rzuć w nim twarzą! W twarz mu rzuć karo! Nie mogę, co będziemy palić na zamku! Czy się pojebało? 30 karomójców z osłami i kozami! Hilfe! Herman! Carmen! 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 Nie, kurwa, strzelaj, kurwa, lej się dalej, stoi co? Nie ma Carmenu! Zupy ci Carmenów nie wyciągnę! Oczkiem na dolo, z tyłu pokarysz! Nie ma, nie ma! Może no, przynajmniej te latawce takie pokryć. Odejmij Carmeny, kurwa, bo czy zwał tę żonę! Przestań, chłopie, weź do mnie, nie on tego nie lubi! Matek! Zwłaszcza mnie nie teraz, proszę, na kurwa!
Bartek, to dawaj. Może dojedziemy na rezerwie. Wcześniej siedziałem na tobie, czy grałem, nie wiem tego. Ale dziś, ta ostatnia scena, było mi naprawdę wygodnie. Byłem w strefie bezpieczeństwa, w strefie komfortu. I miałem nadzieję, że ty też. Już nigdy nikt na tobie nie usiądzie. Możliwe, że to emerytura. Nie wiem, jak to patrzysz w swoim kosmosie. Chcę wiedzieć, żebyś wiedziała tylko jedno. Wiedziało. W imieniu wszystkich artystów BOTO, którzy kiedykolwiek na tobie siedzieli, bardzo ci dziękujemy. Dzięki.